Chciałabym zacząć i przywitać się ze wszystkimi, którzy przyjęli zaproszenie do tej rozmowy. I tak będę zaczynała od może lewej strony mojej, czyli widzę i patrzę na Dorotę Biały, która jako jedyna nie reprezentuje środowiska teatralnego, ale jest bardzo ważną osobą, która pozwoli nam dzisiaj spojrzeć troszeczkę inaczej na naszą pracę. Dorota Biały jest psychoterapeutką i coachem i zajmuje się psychologią procesu i związana jest z ośrodkiem poza centrum. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Następnie obok siebie mam Ulianę Roy, która... Dzień dobry, cześć. Cześć. Uliana jest ze Lwowa, jest związana z Uniwersytetem Lwowskim, a nas łączy to, że Uliana jest studentką studiów podyplomowych pedagogiki teatru i jak jeszcze wiele innych studentek, bo akurat to jest rok, na którym są same kobiety, realizuje projekt dyplomowy i jest reżyserką projektu dyplomowego pod tytułem Dla siebie i pracuje z matkami osób, dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza i bardzo dziękuję. Jestem tu w imieniu całej mojej grupy, która na pewno już jest tu w wizytach. Tak. Słuchajcie, Basia Święcicka jest pedagogzką teatru, która jest związana teraz aktualnie z Teatrem Jaracza w Olsztynie, ale jakby w tym naszym spotkaniu występuje jako reżyserka, która w tym czasie pracowała nad projektem teatralnym z grupą pod Olsztynem, przygotowując spektakl plenerowy. I co, bardzo długo polonistka, ale już nie. Teraz już pedagogzka teatru i reżyserka, prawda? Tak. 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 Dzień dobry wszystkim. Oraz Michał Telega, student reżyserii Krakowskiej Szkoły Teatralnej, ale zaproszony tutaj jako dramaturg projektu Grupa Warszawska. To był spektakl, który... był tworzony, jest cały czas w Nowym Teatrze w Warszawie, którego premiera miała odbyć się w kwietniu. Tak, tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Super. Drodzy, i taki jest plan jakiś wstępny na tę rozmowę, żeby każdy z nas po kolei, najpierw żebyśmy przyjrzeli się i poznali te procesy, które zostały przerwane, więc bardzo bym was prosiła o taki krótki szkic po prostu tych projektów, nad którymi pracowaliście. Taki wstęp po prostu, gdzie one się odbywały, z jaką grupą, bo myślę, że to jest bardzo ważne i na jakim etapie ten projekt został przerwany. To zaczynamy od kogo? Od Uliany? Od ciebie? Mikrofon. Tak, dziękuję bardzo. Właśnie ten mój projekt to było takie zadanie na drugim roku studiów pedagogiki i trzeba było wymyślić dla siebie taki projekt, w którym ja bym sama ze sobą się zmierzyła i też zaprosiła do udziału osoby, o których warto by pomyśleć, więc pomyślałam o matkach, kobietach, którzy są matkami i mają dzieci z niepełnosprawnością i pomyśleliśmy, że razem i w grupie to omawialiśmy i z naszymi kuratorami, że to jest taka fajna, taki moment pomyślenia o nich, żeby dać im trochę czasu dla siebie. I właśnie ta nazwa tego projektu urodziła się tak, czas dla siebie. Okazało się, że moje uczestniczki tak to są osoby, kobiety tak mniej więcej w wieku 30, 40, 50 lat. One są, wszystkie mieszkają w Lwowie. Wszystkie mają dzieci z niepełnosprawnością też w różnym wieku. Mają różne doświadczenie. Czasem to są osoby bardzo aktywne społecznie, a czasem takie, co są tylko w pracy i w domu. I właśnie one powiedziały, że bardzo chciałyby wyjść na scenę i coś zrobić. Więc to był taki projekt, zaczęliśmy od grudnia, nawet w końcu listopada,
grudzień, styczeń, trochę tam świętowaliśmy, ale to był taki projekt i jako taka grupa szliśmy za takimi etapami, że się znajomiliśmy, zapoznawaliśmy się, potem trochę zaczęliśmy szukać, o czym byśmy chcieli mówić i urodził się taki temat stereotypów, jak społeczeństwo, jak osoby dookoła widzą kobiety, które mają dzieci z niepełnosprawnością. I właśnie doszliśmy bardzo do takich fajnych rzeczy. Już zaczęliśmy mówić i pisać monologi i już był ten moment scenariusza, który już jakby miał się urodzić w działaniu. I tutaj wkroczy w nam kwarantanna i właśnie od 3 tygodni pierwszych to my spotykaliśmy się tak jak teraz na Zoomie i mieliśmy takie przegadanko naszych tego, co byśmy chcieli i naszych wyobrażeń o tym wszystkim. Uliana, dzięki. Ja bym tutaj zatrzymała, bo pamiętam, jak jeszcze rozmawiałyśmy wcześniej, powiedziałaś, że tak naprawdę ta praca została przerwana tuż przed wejściem w takie praktyczne działanie, już że byłyście gotowe ze scenariuszem. Powiedziałaś mi, to myślę, że to bardzo ważne, żebym to zaznaczyła, że scenariusz był spisany i powiedziałaś, i koronawirus wszedł, tak? Tak. Jakby ten scenariusz tak zakończony, bo powiedziałaś, że jakby nie wiedziałaś, co dalej napisać, jakby, bo nie wiedziałaś, jak będzie wyglądać praca, że wysłałaś taki scenariusz i tutaj bym zatrzymała, ale ciekawe jest to, co powiedziałaś, że niektóre z uczestniczek odebrały to ostatnie zdanie jako po prostu zdanie do takiego działania scenicznego, że ten koronawirus wszedł. To mi się wydaje, że jest bardzo ważne. I tutaj bym chciała zatrzymać. Uliana, tylko przeczytałam właśnie, że prosimy trochę głośniej, żebyś mówiła. Teraz akurat już skończyłaś, ale na przyszłość jeszcze jak będziesz zabierała głos, to po prostu trochę głośniej. Dobrze, Basiu, przenosimy się pod Olsztyn. Powiedz dokładnie jakby gdzie, bo to też pierwszy raz, to jest niesamowite, że mamy opis drugiego projektu i też przykład takiego pracy pierwszy raz z nową grupą, prawda? Tak, tak. Mhm. Słychać mnie dobrze? Tak, tak. Moje spotkanie z teatrem prawie dorosłym, z Bartonga, to jest taka wieś pod Olsztynem, było od początku dosyć dużym wyzwaniem, dlatego że jest to w całości ekipa lokalesów, bardzo zgrana, rodzinna, działająca już od 12 lat. I są to ludzie w wieku od 35 do 65 lat w takim przedziale oraz ich dzieci i wnuki też włączamy do tego naszego spektaklu przerwanego. Oni prosili mnie o wsparcie przy organizacji bardzo dla nich ważnej imprezy, bo to jest jubileusz 15-lecia. I ta sztuka miała być pokazana w czerwcu w ramach festiwalu pod Brzozą, festiwalu plenerowego, który jest takim spotkaniem bardzo rodzinnym, ale ludzi z całej okolicy, z gminy, z województwa nawet, on się bardzo rozrósł. Zdołaliśmy dotrzeć do prób analitycznych i dzięki nim napisałam scenariusz, na końcu. Poczekaj, Basiu, ja tylko powiem jedno, bo ten scenariusz to też nie jest jakby, nie macie żadnej sztuki, nie robicie adaptacji, tylko tak naprawdę pracowaliście z historią tej miejscowości, tak? Tak, ja zostałam przez nich wręcz tak objuczona książkami, które dotyczyły historii i takiej bardzo odległej, sięgającej aż do czasów średniowiecza, ale też przede wszystkim II wojny światowej. Za chwileczkę do tego dojdę jeszcze, ale właśnie zrobiłam ten scenariusz na podstawie ich refleksji, wspomnień, jak to się stało, że znaleźli się w Bartongu, niektórzy przyjechali tam za mężem 40 lat temu albo jeszcze wcześniej, jedni przyjechali tam, bo wybrali tę wieś na swoje miejsce, przyjechali z miast różnych, nawet z Gdańska, bo wybrali tę wieś jako takie
Najciekawszym problemem, z jakim się tak naprawdę zetknęłam w czasie tej pracy, tych ich refleksji, były relacje, które panują w tej wsi współcześnie, ale też i jeszcze w czasach wojennych i powojennych. I to, co tam, o czym opowiadali, to była niechęć tych, którzy tam mieszkali zawsze, tych warmiaków rdzennych albo prusaków, nawet już tak możemy sięgać dalej, do wszystkich przyjezdnych, a jednocześnie w tym taki paradoks się pojawia, wielkiej otwartości i gościnności. Tam przez tą wieś płynie rzeka Łyna, która stanowi taką symboliczną granicę. W tej chwili dotarły tam bloki miasta, osiedle się bardzo mocno tam rozwija i też dla mnie było takie niezwykłe to ich opowieści o tym, że właśnie oby nie przekroczyły tej Łyny, tej symbolicznej granicy. To spowodowało tam ogromne zmiany w krajobrazie i taką przy okazji rusza. Zamysł tego spektaklu dotyczył kilku płaszczyzn przeszłości, tych czasów, kiedy nie było Olsztyna, ale Allenstein. We wspomnieniach niektórych osób jeszcze była taka refleksja, że centrum wsi to był dworzec PKS-u, dworzec, mówię, przystanek PKS-u, na którym można było usłyszeć ludzi, którzy mówią po warmińsku i po niemiecku, nie po polsku. Więc to jest taki też wątek, który się pojawia w tym naszym scenariuszu. Dosyć ciekawy, no bo to jest jednak temat tabu. Ale temat taki nie do końca opowiadany u nas, tutaj na tych terenach. Asiu, i też przerwę teraz na chwilę, bo u was była też bardzo podobna sytuacja, że ten pierwszy etap to było też przywoływanie tych historii, opowiadanie ich, rozczytywanie, spisywanie i was też, jakby wam się proces przerwał jakby przed takim rozpoczęciem działania, tak? Absolutnie przed rozpoczęciem działania, przed próbami sytuacyjnymi wpłynęło to na wszystkich dosyć tak wyraźnie. I tu też... chciałabym przerwać. Pozwolisz? Słuchajcie, umówiliśmy się, że ja tak mogę robić, bo też jestem odpowiedzialna za dramaturgię tego spotkania, więc te wszystkie wasze opowieści, wszystkie opowieści w odpowiednim momencie zatrzymać, ale do nich jeszcze wrócimy. Michał, ten projekt się rozgrywał w Warszawie, w samym centrum, w jednym z teatrów, Nowy Teatr w Warszawie, Grupa Warszawska. Grupa Warszawska reżyseruje Egle Szwedkauskaite. Ja tam jestem dramaturgiem. A my rozpoczęliśmy proces pracy z młodzieżą w takim przedziale wiekowym od 14 do 18 lat. I to było gdzieś, to był przełom luty-marzec. Przerwaliśmy naszą pracę i ten koronawirus przyszedł w połowie właściwie, więc był ten etap takiej pracy na improwizacjach pierwszych, na obserwacji, jak młodzi ludzie radzą sobie z elementarnymi zadaniami aktorskimi. Jeszcze powiedz, proszę, przywołaj temat, bo u was jakby ten temat był bardzo ważny i on skupił też młodzież, która była tym tematem po prostu też zainteresowana. Tak, prawda? Tak. Temat to jest kryzys klimatyczny. A z czym to się je, jak to się je i tak naprawdę zadawaliśmy sobie takie... I czy one mogą czuć się obywatelami planety tak samo, jak czują się obywatelami Polski. A chcieliśmy zbadać też taki rozdziew pomiędzy tym, jak do kwestii katastrofy klimatycznej, bo teraz już właściwie o tym możemy śmiało mówić,
szczególnie w aktualnej naszej sytuacji, o katastrofie totalnej, i o jakimś doświadczeniu pokoleniowym przecież, jakim jest koronawirus. To chcieliśmy zbadać ten rozdziew pomiędzy podejściem dorosłych i podejściem młodych ludzi. A właśnie 14, 15, 17, 18 lat. Dobra, słuchajcie, ja teraz jeszcze przed oddaniem głosu do tobie chciałabym powiedzieć, tylko tak zwrócić uwagę, bo to było też dla mnie bardzo ważne. To znaczy, żeby znaleźć osoby, bo tak jak mam za dużą świadomość tego, że w takiej sytuacji przerwanych procesów teatralnych zostało wielu artystów w ogóle w teatrach zawodowych. My jako dział, dla którego szczególnie istotna jest praca ludzi, którzy pracują z amatorami, postanowiliśmy dedykować ten czas właśnie tym osobom, które zaprosiły grupy ludzi, nie aktorów zawodowych, to znaczy pracują z amatorami. I jak widzicie też tutaj mamy reprezentantów, pedagogów teatru, reżyserów, liderów pewnych projektów, którzy zaprosili, tak jak Uliana, kobiety, które mają dzieci z niepełnosprawnością i jakby dalej młodzież, która ja tak sobie pomyślałam, też 14, ty wspominałeś mi ostatnio, że jeden z chłopaków kończył 18 lat, ale generalnie, czyli ja to zauważyłam, że jest to grupa, która jeszcze nie ma możliwości decydowania, znaczy chodzi mi o wybory. Teatru może stanowić pewną przestrzeń dla dania swojego głosu i wypowiedzenia się, bo jeszcze nie mogą tego zrobić w taki sposób, jak robią to dorośli, którzy decydują i wpływają na rzeczywistość społeczną i polityczną, czy też właśnie, Basiu, ty teraz tego nie wspomniałaś, ale jakby pamiętam to z wczorajszej rozmowy, czyli też osoby, które są w takim szczególnym momencie, czyli osoby, które gdzieś zaczynają, wchodzą w ten etap jakby emerytury, ale też jakby, no nie są już troszeczkę dalej. I teraz to, co było, jak rozmawialiśmy i przygotowywałyśmy się w dziale do tej pracy, to pomyśleliśmy, dlaczego dla nas to jest tak szczególnie ważne, bo tu nie została tylko przerwana taka praca w teatrze zawodowym, jakby wokół takim nad spektaklem repertuarowym, tylko zaprosiliśmy grupę osób do odbycia bardzo poważnych rozmów, bo te trzy projekty tak naprawdę bardzo mocno wskazują, że zapraszamy ludzi do procesu teatralnego, który jest nakierowany na oczywiście na przedstawienie i to wiemy, jak to jest dla nas istotne, tak? Ale do po prostu bardzo podjęcia bardzo ważnych rozmów, wejścia głęboko w tematy dla nich istotne. I dlatego tutaj teraz chciałabym, żebyś Doroto też powiedziała, bo jakoś bardzo czuję, że jesteś tutaj szansą takiego innego spojrzenia na pracę jakby teatralną, która zawsze w nas jest mocno, nasz wzrok jest zakotwiczony na ten cel, my bardzo walczymy o jakość tego spektaklu, mówię w imieniu, nie wiem, reżyserów, liderów, bo to się pokazuje, to się poddaje ocenie. Bardzo często to, czy Ania zniknęła, bo to, czy ten spektakl zostanie odebrany jako udany i dobry, bardzo często nas, jako liderów, pozostawia w takim samopoczuciu, że to miało sens i to było ważne, bo inni to ocenili jako ważne. A jeżeli zostanie to skrytykowane i jakby nazwane, że to miernota albo w ogóle beznadziejne, albo jakieś, to po prostu potem też z tym zostajemy, trochę zapominając, co się wydarzyło w ogóle między nami w czasie. I chciałabym, żebyś po prostu też powiedziała trochę o tym, czym ten proces w ogóle jest. Oczywiście nie w pracy teatralnej, ale ze swojej perspektywy. Z perspektywy psychologii procesu, proces jest po prostu przepływem doświadczeń. I może takie zrobię krótkie wprowadzenie tutaj, żeby uporządkować pewien sposób myślenia. My te doświadczenia możemy podzielić na takie, które są jak gdyby zgodne z tym, co my myślimy, z naszymi przekonaniami, z naszym takim sposobem bycia, sposobem funkcjonowania. Ja sobie tutaj spisywałam te wasze doświadczenia związane właśnie z tworzeniem przedstawień i myślę, że to jest, że te doświadczenia, które są bliskie naszej tożsamości czy bliskie naszej kulturze, możemy nazwać taką tożsamością codzienną, ale oprócz niej
Wydarzają nam się rzeczy nieplanowane, niezwykłe, przychodzą ze świata albo z różnych wydarzeń też relacyjnych, ale tutaj akurat mamy do czynienia z gigantycznym wpływem czegoś z zewnątrz na te wasze przerwane procesy, na te nasze przerwane procesy. One są bardzo ciekawe i piękne, dziękuję, że mogłam tego posłuchać, ale to jest coś, co jest jakby obce naszej tożsamości, reżysera czy aktora czy człowieka związanego z teatrem, bo to, co jest bliskiej naszej tożsamości, to, co się zwykle wydarza, no to właśnie to, że chcemy zakończyć projekt, że chcemy podjąć próby sytuacyjne, że chcemy wyjść na scenę, że chcemy badać podejście dorosłych i młodych ludzi, tak? To było bardzo, bardzo ciekawe, co powiedzieliście, ale potem też mówiliście o takich rzeczach, że wkroczyła kwarantanna. To Uliana powiedziała, że wszedł koronawirus, że koronawirus przyszedł w połowie. Czyli wiecie, wydarzyło się coś, co było niechciane, niezgodne z naszą tożsamością, co wychodzi jak gdyby z jakiegoś takiego, być może jakiegoś cienia, to jest coś, co nie jest zgodne z naszą tożsamością i być może stawia nas na jakimś dużym takim, można powiedzieć, progu, czyli w takim miejscu na granicy między tym, co stare, co nasze dotychczasowe, a tym, co się wyłania, tylko my jeszcze nie wiemy, co się wyłania. I to jest właśnie problem, w tym sensie, że to budzi nasze pytania, budzi lęk czasami, budzi troskę o nasze właśnie niezakończone procesy. Więc warto popatrzeć na to w takiej konwencji, że każdy z nas, czy aktor, czy reżyser, czy psychoterapeuta, każdy człowiek, reprezentuje jakby te dwie części tego procesu. Ma w swoim wewnętrznym świecie to coś, co jest chciane, lubiane i zgodne z jego tożsamością codzienną i dotychczasowym sposobem działania, ale też wydarza mu się coś niezwykłego, coś, no wiecie, przerwana praca, tak? No właśnie. I ja tutaj czuję, że zaczyna się jakaś nowa historia, bo to jest coś, co przyszło, jakby nie mieści się w naszej pracy teatralnej, jakby nie jest w tych założeniach i wymaga zupełnie innych kompetencji. Znaczy nie wystarczają już nasze kompetencje reżysera, pedagoga teatru. Tak jak powiedziałaś, ja też pamiętam to z naszych zajęć, seminarium, kiedy mieliśmy się zająć innym tematem, ale po prostu była wielka potrzeba w grupie, żeby porozmawiać o tym, co z naszymi projektami. Proszę, zmieńmy temat, po prostu porozmawiajmy o tym. I faktycznie przez 3 godziny rozmawialiśmy o wszystkich przerwanych projektach i zaczęłam słuchać tych historii, gdzie naszych studentów, studentek, które też są liderkami tych projektów, które powiedziały, ale Justyna, oni po prostu zaczęli już robić kostiumy, oni po prostu chcą zrobić to, oni chcieli po prostu tego występu. Jak ja im mogę teraz powiedzieć po prostu, że to się nie odbędzie? No nie, że te oczekiwania po prostu były bardzo duże i zresztą też nasze. I wczoraj, jak trochę w takiej naszej rozmowie wstępnej, kiedy chcieliśmy też się poznać troszkę, powiedziałaś, Doroto, dla mnie taką ważną też rzecz, bo ona wtedy otworzyła ten pomysł, żeby tę naszą rozmowę podzielić właśnie tym twoim wystąpieniem, czyli jeżeli przychodzi coś z tego cienia nagle i stajemy na progu, to potrzebujemy jakby oczywiście poza tym, że to budzi jakieś emocje w nas i to jest bardzo trudne, bo jesteśmy liderami procesów, a na przykład nagle jesteśmy wkurzeni, bezradni, bezsilni albo po prostu nie wiemy, co robić, czyli te nasze kompetencje liderskie się gdzieś po prostu rozpraszają w różnych kierunkach. Powiedziałaś o czymś takim, że trzeba to po prostu, to co przychodzi, zintegrować, to znaczy pozwolić to wpuścić. Mogłabyś tutaj jeszcze jakieś jedno zdanie powiedzieć i wtedy chciałabym, żebyście wy drodzy spróbowali powiedzieć, czy po prostu jak to wpuszczenie, czyli to przyszedł koronawirus i to otwarcie drzwi, jakby co spowodowało w waszych procesach. Dobrze, Doroto? Ja myślę, że to jest, że to, co się wydarza, co jest nieplanowane i wydarza się, przychodzi ze świata, może być znaczące. I warto się temu przyjrzeć. Myślę, że w pierwszej kolejności warto zareagować, tak, bo tam są różne uczucia i warto te uczucia w ogóle wnosić i się z nimi mierzyć i badać je, ale też przede wszystkim warto integrować te jakości, te wzorce, to coś, co przychodzi z tym koronawirusem.
warto się tym zajmować. My w psychologii procesu stosujemy tutaj różne metody pracy, rysujemy, poruszamy się tak jak koronawirus, personifikujemy te postaci, tak? I one są bardzo... To zostawię, uwaga, to bym chciała Dorota zostawić na koniec, bo to nam wyszło, te propozycje twoje właśnie, co można z tym zrobić i jak my możemy praktykować po prostu jako ludzie teatru, pracę z koronawirusem, zostawiłabym na koniec, bo ja widzę w tym dużo nadziei i zabawy. A teraz bym chciała, słuchajcie, żebyście wypowiedzieli jakby na tym wejściu i po, myślę, to co powiedziałaś było ważne, czyli zauważyć, że coś się zmienia, że to było bardzo ważne, że nawet jesteśmy, jeżeli jesteśmy złe, bezradne, źli, bezradni, wkurzeni, to przede wszystkim mamy też do tego prawo i myślę, że warto jest dać temu przestrzeń, że i ci młodzi ludzie, czy starsze osoby, z którymi pracujemy, mają prawo to czuć i my również, jako w tej roli nawet reżysera, mamy prawo czuć w pewnym momencie bezradność i nie wiedzieć, co zrobić. I teraz ja bym chciała po kolei, Uliano, żebyś zaczęła powiedzieć, i ten koronawirus przyszedł, i co się wydarzyło z waszym projektem. Tak, właśnie, dobrze mnie słychać już teraz. Właśnie to był taki moment, to co Dorota mówi, właśnie staliśmy na progu i jakby wszystko stanęło, tak? Nasze procesy stanęły i ja napisałam po prostu tak dla siebie, tak nie na serio, że przyszedł koronawirus i wszystko stanęło. I kiedy dziewczyny spotkaliśmy się na Zoomie, zaczęliśmy omawiać różne tam rzeczy, które ja napisałam w tym scenariuszu i tak dalej, a potem padło takie pytanie, a co na serio, to zakończenie? Ja mówię, nie, to tak po prostu napisałam, ale oni powiedzieli, że wzięli to na serio i rozwinęli to taką filozofię tego, że no a jak, co to oznacza, przyszedł koronawirus i wszystko stanęło, to my mamy umierać, to jakby, czy my jesteśmy tacy słabi, że nie możemy stanąć naprzeciwko jakiejś przeszkody, że czy to nas zniewoli? I jedna matka powiedziała, że w tej sytuacji bardzo poczuła siebie, bardzo jej to przypomina ten moment, jak dowiedziała się, że ma urodziła dziecko z niepełnosprawnością i że to też ten kwarantanna taka jakby obróciła wszystko z drugiej strony, z innej perspektywy, że my jesteśmy w takiej sytuacji, w której musimy się na nowo adaptować i to nie oznacza, że to jest koniec. Może by myśmy nie chcieli, żeby ona przyszła, ale ona przyszła i po prostu jest nowa realność, w której możemy czerpać jakieś inspiracje, możemy dalej iść. I właśnie po tym zaczęliśmy mówić, co my możemy dalej robić, jakie idee są na to, żeby ten projekt może przekształcić, może tak nie stopować go teraz, ale jakimś czynem to kontynuować. Mhm. Uliano, ja bym chciała też przypomnieć, bo ja pamiętam, zostało mi to bardzo z tych zajęć naszych, kiedy powiedziałaś, że reakcja matek dzieci z niepełnosprawnością były takie, że powiedziały, że to doświadczenie koronawirusa to jest pierwsze doświadczenie, kiedy one mogą powiedzieć ludziom, jak... Jeśli chcecie zrozumieć, jak my się czułyśmy w momencie, kiedy urodziłyśmy dziecko z niepełnosprawnością, to było coś takiego jak ta sytuacja teraz, że zostajesz zamknięta w domu, zatrzymana w rozpędzonym swoich marzeniach zawodowych, osobistych, w planach, w jakimś marzeniu o życiu, które będzie podróżą, przemieszczaniem się, prawda? I nagle zostajesz zamknięty w domu, wszystko wydaje się, że jest zatrzymane, złościsz się, oburzasz, wkurzasz, po czym nagle to przyjmujesz i w tym zaczynasz nawet jakoś funkcjonować, nie? I one powiedziały, że po raz pierwszy czują, że my przez to doświadczenie w ogóle mamy szansę zrozumieć ich doświadczenie, które do tej pory było dla nas abstrakcyjne. Dla mnie to jest cały czas, ja przyznam, że bardzo często też przywołuję to twoje... To twoje wspomnienie z pracy w wielu kontekstach, też w szczególności też, kiedy rozmawiamy w zespole Teatru 21, że właśnie dla nas to doświadczenie zamknięcia naszym widzom i osobom, dla
których pracujemy, być może stworzy nową możliwość patrzenia na naszych aktorów, kiedy grają w spektaklach i innego rozumienia kobiet, jak mieliśmy w Polsce całkiem niedawno protest rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, dorosłych już dzieci, kiedy jakby czuć było, że nie było tej solidarności społecznej, jakby ten w ogóle integracja z tą niewielką grupą, a największą mniejszością w tym kraju, była naprawdę czymś abstrakcyjnym, nie? Że teraz czuję, na przykład z tego doświadczenia, my o wiele łatwiej, na to liczę, przyznam, jesteśmy w stanie stanąć jakby za tą grupą murem i jakoś ją też stać się jej sojusznikami. Ja w tym na przykład upatruję taką nadzieję. Ja tylko chciałam dołożyć, że też taka, jakby pytałam dla nich, co się zmieniło podczas tej kwarantanny w tych wszystkich ich działalnościach. I taki paradoks, że nasz projekt nazywa się Dla Siebie i to było takie wyzwanie, wykroić jedną godzinę w tygodniu, żeby gdzieś wyjść. A teraz dlatego, że po to, żeby uczestniczyć w naszym nawet Zoomie, to oni muszą szukać w swoim mieszkaniu jakiejś takiej przestrzeni, gdzie nikogo nie ma, ale to jest naprawdę trudno i właśnie ten malutki przestrzeń dla siebie tak się umalił, że to jest naprawdę bardzo smutne dla nich i właśnie też taka jakaś emocja trochę nie bardzo wesoło wychodzi. Tak. Dzięki bardzo, Uliana. Basiu, co u was się stało? Koronawirus stanął u progu i... I spotkaliśmy się na Zoomie też. Też nie było to takie proste dla wszystkich z różnych powodów i też, no w ogóle internet nie jest wszędzie tak w tak dobrej prędkości, nie tak dobrze działa, więc był to problem, ale absolutnie nikt nie składał broni, że tak powiem. I z ciekawymi refleksjami ich się spotkałam, podzielili się ze mną, mianowicie to, co jest takie dla mnie ciekawe i ważne, to było to, że od początku scenariusz zakładał uaktualnianie w związku z jakimiś faktami. Jednym z takich śmieszniejszych, może ciekawszych faktów było uaktualnienie, że wprowadziliśmy postać dzika do spektaklu. W Olsztynie jest mnóstwo dzików, nie wiem, czy ktokolwiek o tym wie. I one jakby dodają coś od siebie w tej sprawie. Teraz też się zastanawiam nad tym, jak wprowadzić uaktualnienie. Ale spektakl jest otwarty, scenariusz jest otwarty. Natomiast teraz już tak zupełnie serio, to co mnie bardzo mocno jakoś tak do szpiku kości gdzieś tam przeszło mi, to by tej pracy nie przerywać, takie były głosy, by ocalić coś, co jest ich własne, jest ich kawałkiem świata, bardzo ważnym dla nich, który przemija. I ten motyw przemijania tego, co nieuchronne, pojawiał się jak refren w spektaklu. I teraz ten motyw pandemii pobudził refleksję o tym przemijaniu, a teatr okazało się, i te próby nasze okazały się bezpiecznym miejscem, jakimś antidotum na ten czas koronawirusa. I w ogóle te spotkania to mają jakąś moc uzdrawiającą. Wielu z nich pojawia się na tych próbach online w kiepskiej formie, takiej psychicznej. Są bardzo zasmuceni, pogrążeni w jakiejś takiej aurze depresyjności. I za każdym razem, kiedy kończymy nasze spotkanie, bardzo wyraźnie to podkreślają, że to im dało moc. Ale to oprócz tej takiej funkcji uzdrawiającej czy oczyszczającej, to dla mnie bardzo ważne jest to, że
im zależy na tym, żeby zakończyć ten spektakl, żeby pokazać to, jak nie teraz, to nawet za rok, żebyśmy nad tym pracowali po to, by utrwalić czas i nas sprzed pandemii. I nie wiem, i może w trakcie, bo nie wiem, w jaką to stronę pójdzie. Dzięki. Dzięki. Ja pamiętam, że też jak ciebie rozmawiałyśmy jeszcze wcześniej, przed rozmową naszą na Messengerze, to wysłałaś mi też w mailach listy swoich uczestniczek, pań, które w ogóle mówiły, że tego potrzebują, że czują, że potrzebują tych prób teraz jak nigdy wcześniej, no nie, że one, tak. Żeby tego nie przerywać. Tak. Że to było, to nie były, znaczy to... To była naprawdę wyraźna prośba o to, żeby po prostu to dalej kontynuować, nawet w takiej formie po prostu właśnie internetowej, nie? Tak, to było bardzo podobne, ja się tak zasłuchałam w to, co Uliana właśnie mówiła, że to jest czas dla nas. Też to jest bardzo wyraźnie podkreślane, że to teatr dla tych osób jest czymś tylko ich. Takim czymś, z czym się bardzo utożsamiają i bardzo tego strzegą, chcą to troską otaczać. No tak. Myślę, że tak jest. Znaczy w tej naszej pracy, jak myślę sobie właśnie w tym nurcie pedagogiczno-teatralnym, kiedy my tak bardzo uwzględniamy uczestników z tym, co oni wnoszą, z ich doświadczeniem, przemyśleniami, problemami, umiejętnościami, strachami, że być może to, jak mówicie, to nazywa. No nie, że to nagle nie jest po prostu teatr, gdzie dostajemy tekst, dzielimy się rolami i one są dla nas jakby polem dla popisu naszych umiejętności, tylko że tam się dzieją po prostu bardzo ważne rzeczy, bo ja też przypomniała mi się, Uliana, jak ty powiedziałaś, jak doszliście też do tego pomysłu, żeby formę przedstawienia przenieść w formę jakby ze sceny na ekran, jakby czyli pokazać to w internecie, czyli tak naprawdę paradoksalnie grupa odbiorców się zwiększa i jak w tym momencie ileś z twoich aktorek też pomyślało, może to nie jest takie istotne, takie ważne, może lepiej tego nie robić, no nie, że jednak we Lwowie do tego teatru to by przyszła garstka osób pewnie, wiecie, a tutaj nagle to się dzieje wydarzenie, to jest, że jednak jakaś, że nasi aktorzy też to bardzo czują to, że jeżeli oni prywatnie rozmawiają też o czymś, jest to co innego niż staje się, niż w momencie, kiedy staje się to publiczne, wygłoszone na scenie, że to ma swoją wartość i znaczenie i siłę. I tak samo pewnie, Michał, jest u was, co? Że nagle ktoś się ich bardzo poważnie pyta, znaczy ktoś ich też poważnie traktuje. Myślę, że to jest też bardzo coś, na co ja bym chciała też zwrócić uwagę w tych projektach właśnie z amatorami, że oni nagle, jeżeli ktoś ich poważnie traktuje, to odwdzięczają się taką bezwzględną szczerością i po prostu taką chęcią bycia obecnym po prostu. Czy też tak mieliście? Tak. No, myśmy przyjęli tego koronawirusa jak takiego gościa, a w tym pejzażu marzenia o wypowiedzi scenicznej i jako oddech, tak mi się wydaje. Pamiętam, ja wspominam taką próbę, kiedy śmialiśmy się do zobaczenia w czerwcu, ha, 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 hi, hi, hi. No jak się okazuje, teraz do zobaczenia we wrześniu. Pamiętam potem z Egle otworzyliśmy butelkę wina i usiedliśmy ze sobą i tak, no i tak zapytaliśmy się z siebie samych, co teraz. No i stwierdziliśmy, że to jest doskonały czas na zrewidowanie wszystkich pomysłów, wszystkich idei, na zastanowienie się też, co jest tym takim najcięższym punktem zapalnym dla naszego przedstawienia, co jest tą najważniejszą kwestią, z jakim materiałem przyjdziemy i jaki materiał przyniosą w tym czasie postpandemicznym aktorzy, ale oni zostali poproszeni o prowadzenie dzienników z czasu zarazy. Ja sam też taki dziennik prowadziłem, stwierdziłem, że będzie to publiczny Instagram, ale teraz gdzieś go na chwilę ukryłem, ponieważ staje się
widzę sam po sobie, że staje się coraz bardziej sentymentalny, staje się coraz bardziej tęskniący za powrotem do nowej rzeczywistości, więc każdy wpis musiałby się zaczynać od tego, że ja chcę wrócić. I zastanawiamy się też po prostu, jaką wiadomość przekażemy we wrześniu, ponieważ na pewno tak jak projekt się zmieni, tak nasze myślenie o tym projekcie się zmieni. I też zastanawiamy się tak naprawdę, jak będą się czuć ci młodzi ludzie po tym doświadczeniu COVID-19, to znaczy jaką krytyczną autorefleksję też, jaką krytyczną refleksję i autorefleksję podejmą na temat świata, ponieważ to będzie doświadczenie kształtujące całą wizję właściwie przyszłości. I tak się mówi przecież o tym, że w nowej rzeczywistości. Coś przerywało, jak mówiłeś. Czy mógłbyś powtórzyć? Bo coś przerywało. A którą kwestię mam powtórzyć? Ostatnią. Obudzimy się w nowej rzeczywistości. To jest ta najbardziej poetycka, którą sobie przygotowałem. I na niej urwało. Doroto. Urywa tam, gdzie przychodzi zaraza i trzeba wszystko na nowo i też teatr. Trzeba będzie kształtować tą nową drogą i wytyczyć jakieś nowe ścieżki, bo to już, bo tak jak mówię, no obudzimy się w jakiejś nowej rzeczywistości, takie mam wrażenie. I zgadzam się z Egle a propos tego, że ten czas koronawirusa będzie takim czasem oddechu. Egle postrzega też kwarantannę jako taki obowiązkowy obóz ciszy. Dla nas, i dla aktorów, i w ogóle dla całego środowiska teatralnego w Polsce. I to jest taki czas na odświeżenie, zrewidowanie swoich idei, jakiś pewnie teatrolog nazwałby to jakimś czasem liminalnym, jakąś liminalnością, jakąś granicą, ale tutaj pewnie już pani Dorota kiwie głową, widzę. Więc oddaję tak. Głos. Tak, Doroto, bo też wiem, że znaczy w psychologii procesu jakby bardzo często i chętnie w sumie takie teatralne figury wprowadzacie w pracy, prawda? Tak. I jakbyś mogła tutaj coś powiedzieć, bo ja uważam, że to jest w ogóle coś, co jakoś super nas łączy i dlatego też czuję w tym jakiś bardzo duży potencjał. Tak, często pracujemy z tym, co przeszkadza, personifikując tą jakość, czy tę siłę, czy też to doświadczenie, które klient zgłasza jako coś, co jest trudnością w tym momencie. I jak słuchałam waszych wypowiedzi i właśnie sobie zapisywałam, że wkroczyła kwarantanna, czy wszedł koronawirus, to się trochę uśmiechałam tak wewnętrznie do siebie, bo ja często w pracy takiej terapeutycznej spotykam się właśnie ostatnio, prawda, bardzo, bardzo z takimi określeniami. No i wtedy rzeczywiście pracujemy z postacią, pracujemy z tą trudnością, personifikując ją na różne sposoby. Czasem rysujemy, czasem poruszamy się w taki sposób, jak się porusza koronawirus, czasem wyobrażamy sobie postać człowieka i wyobrażamy sobie, jak on się porusza i co on mógłby powiedzieć. Poczekaj, czyli to wygląda w ten sposób, że dajemy przedstawiamy tego koronawirusa w jakiejś formie i potem my przenosimy pewne jego zachowania czy energię na siebie i próbujemy je w swoim ciele jakoś przetworzyć? Tak, odnaleźć i rozwinąć. Odnaleźć, aha. Na przykład są takie sytuacje, w których ktoś się po prostu boi, tak? Mówi, że boi się koronawirusa. Ja wtedy dopytujemy terapeuci procesowi, czego się boisz. No i potem się ten człowiek zaczyna się jakoś zachowywać, on zaczyna się stawać trochę tym koronawirusem w trakcie, kiedy to mówi, albo staje się jego ofiarą, tak? I gdzieś jest jakiś duch wokół niego, koronawirusa. I czasami zadajemy pytanie, ale kto to robi, tak? Jakie jest to coś, co ci to robi?
Więc my rozwijamy tą postać i rzeczywiście po prostu stajemy się tą postacią, personifikujemy ten wzorzec, tę jakość i stajemy się tą postacią. I dzisiaj no w ostatnim czasie dużo takich postaci, które właśnie jakoś wyrażają tego koronawirusa, spotykamy w naszej pracy codziennej. Na przykład? Na przykład, oczywiście to są jakieś objęte tajemnicą kwestie, więc nie będę mówiła żadnych jakichś takich szczegółów, ale no, poznałam na przykład takiego koronawirusa, który był strażnikiem więziennym i trzymał bardzo młodą dziewczynę pod kluczem. Miał bardzo dużo kluczy. Jak go opisywała, to miał brzuszek taki piwny. Powiedziała, że to mężczyzna w wieku 40 lat, trochę łysiejący, w niebieskiej koszuli, w czarnych spodniach i w lakierkach. Ona go bardzo widziała. Ona go bardzo widziała. I jak zaczęła się nim stawać i krążyć jakby tak, to te klucze pobrzękiwały. Było coś specyficznego w tych kluczach. Się okazywało, że to chodzi o władzę, o to, że wszystkie klucze są w moich rękach. I my potem użytkujemy tę jakość, my próbujemy wykorzystać tę jakość. No właśnie, bo dla mnie to, co jest ciekawe, to to, że to nie jest nasz, że ta postać, nawet jeżeli masz, jak ja słuchałam już o tym strażniku, to miałam deszcze, ale że po prostu nagle jest coś takiego, że ja przejmuję to i jakby przejmuję też jego siłę, tak? Bo wy mówicie o tym, że nagle masz te klucze wszystkie u siebie i masz tę władzę u siebie, prawda? Jest coś takiego. To są różne rzeczy. To może być siła, to może być taka jakość, która przenika wszystko. Też z czymś takim się spotkałam. Spotkałam się z czymś takim jak śmierć, która zabija oddechem, tak? Spotkałam się z taką figurą króla w koronie, który był bardzo władczy i zajmował wszystko, czego tylko dotykał. Zajmował każde kolejne terytorium. Więc czasami to jest siła, czasami to jest jakaś szczególna jakość, ale czasami no, wykorzystujemy to i staramy się jakby odnieść to do aktualnych problemów ludzi, tak? którzy się boją tego koronawirusa i pracujemy nad tymi figurami w tym sensie, że nie po to, żeby tylko się tym stać, ale po to, żeby wykorzystać to coś. Jakby odnajdujemy to doświadczenie w ciele, tego kogoś, kto ma wszystkie klucze i wtedy zadajemy różne pytania, na przykład no, gdybyś miała takie klucze w ręku teraz, gdybyś miała tą władzę, tak? Tą siłę w tym momencie, to co byś zrobiła? Czy, nie wiem, trzymałabyś się dalej w tej klatce, czy może byś coś zrobiła ze swoim życiem? I czasami to są takie figury, które przychodzą w takich przełomowych momentach, bo młodzież z reguły ma albo sny, albo właśnie takie wizje, albo takie obrazy, albo postaci, które jakoś mają pomagać w przekraczaniu ich progów. I na przykład no tutaj można znaleźć użyteczność tego kogoś, kto ma tą władzę, bo nawet w takiej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, tak, i ta młodzież nie może z tych domów wyjść, nie może brać udziału w różnych próbach i tak dalej, no to w trakcie takiej rozmowy możemy się zastanowić nad tym, mając tę władzę, mając tą siłę, co możesz dzisiaj zrobić. No i się okazuje, że nie wiem, możemy grać w kalambury na Skype'ie z kolegami, koleżankami, tak? Możemy grać w szachy ze swoim przyjacielem. To jest super. To jest, wiesz dlaczego? Bo wydaje mi się, że to daje też w ogóle jakieś tak. To idzie w kierunku oddania nam takiego sprawstwa, to znaczy, że tak naprawdę nic nie jest w stanie nas, i to mówiły twoje aktorki Uliano, czyli kobiety, które mają dzieci z niepełnosprawnością, a co to nas zabije? Nie? Znaczy, że nagle czujesz w takiej bezsilności jakiejś swojej i tak to, że cały czas masz możliwość działania i to jak właśnie opowiadasz mi o tym przechwyceniu, znaczy wyobrażeniu sobie najpierw tego koronawirusa, tak naprawdę możemy to praktykować sobie codziennie, nie? Potem jakby przechwycać te jego, bawić się tym. I to, co ja wczoraj jakby powiedziałam, że czuję, że my jako ludzie teatru powinniśmy mieć, znaczy ja bym taką lekkość w ogóle w bawieniu się takimi rzeczami, w eksperymentowaniu i szukaniu takiej formy relacji też z tymi grupami, które nie opierają się właśnie na tym, co mówiła Monika Klonowska na spotkaniu
ostatnio obserwowanych relacjach, czyli nie pracujemy w ten sposób, że ja nadaję cały czas do wszystkich i mówię wszystkim, co mają robić, tylko nagle w taki sposób ich gdzieś inspiruję, że oni za chwilę sami są już sprawczy i szukają swojego sposobu działania na scenie. I nagle ona staje się dostępna po prostu dla ich wszystkich pomysłów, nawet najbardziej szalonych, do których ja nie mam dostępu też. Mhm. Ale ja też chciałabym poruszyć jakby tą drugą stronę też, bo z jednej strony tak, możemy znaleźć użytek dla tej siły czy jakiejś jakości przenikania, bycia przenikliwym, tak, ale z koronawirusem jest taka historia, że my też możemy umrzeć, tak, jak te kobiety pytają, to co, mamy teraz umierać, ale no to jest niebezpieczne, czasami trzeba się temu po prostu poddać. I to jest ta druga strona. I to jest bardzo inicjujące do nowych ról, bo to wszystko, o czym mówiłeś też, Michał, ta faza, wiesz, ta faza laminarna, o której wspominałeś, to trochę przypomina rytuały przejścia, tak? Takie wspólnotowe, społeczne. Z jednej roli w drugą, albo z jednego okresu w życiu w drugi okres, albo z jednego świata w drugi świat. I najpierw być może trzeba się poddać. Być może najpierw trzeba odnaleźć w sobie taki kawałek, który się poddaje, zwłaszcza ci wszyscy, którzy nigdy się nie poddają, tak, bo to jest bardzo, bardzo znaczące przeżycie dla człowieka, też dla młodego człowieka, który wchodzi w dorosłe życie, ale też dla bardzo aktywnego zawodowo człowieka w wieku lat 40-50, kiedy się zbliża emerytura, to też może być ciekawe przeżycie, że jest coś większego od nas, i czasami potrzebujemy się temu po prostu poddać. Ja dlatego o tym mówię, bo mnie zachwyciło to, jak ty, Justyna, w mojej poprzedniej wypowiedzi zatrzymałaś mnie, tak dosyć mocno mnie zatrzymałaś, ja zrobiłam coś takiego i to było niezwykłe, bo to był ten moment, kiedy ja się poddałam i zatrzymałam. Tak to było znaczące. Nie, to nie chodzi o, to w ogóle nie w tym rzecz, tylko to mnie, pomyślałam sobie, że to się dzieje tu i teraz, że czasami jest taka moc, taka siła, gdzie trzeba po prostu się zatrzymać, tak? I to jest inicjujące w różne nowe role. To jest też, myślę, ważne, jak mówimy sobie o tym doświadczeniu, też jakby słyszałam to z różnych ust osób bardzo dynamicznych, które uważam i też mam je blisko obok siebie, które są, uważam, nie do zatrzymania. I ta energia właśnie, czy to jest energia właśnie młodości, czy też energia, która idzie z pracy, że czujesz, że po prostu idziesz teraz i po prostu no nic nie jest w stanie cię zatrzymać. I nagle okazuje się, że coś takiego przychodzi. I właśnie być może my często jako pedagodzy teatru w ogóle odwołujemy się do zabawy w dzieciństwie, że tam jakby jest wszystko, czego my, co my w dorosłości doświadczymy i przeżyjemy. Nawet jeżeli właśnie przegrana, wygrana, odepchnięcie z grupy, że to wszystko, potrzebujemy tego wszystkiego doświadczyć, bo wtedy jesteśmy gotowi. I to doświadczenie też czuję po prostu tej bezradności. W każdej z tych grup myślę, że paradoksalnie grupa Uliany, kobiet, dzieci z niepełnosprawnościami jest w tym momencie najmocniejsza, ponieważ one jakby już jakby to doświadczenie mają w sobie i nagle okazują się, to jest jakiś cudowny w ogóle paradoks, że to są osoby, które jakby już mają oswojone to w sobie. Z kolei też myślę, że ta grupa właśnie, Basiu, twoja, to jest myślę, że bardzo ciężkie, bo to jest grupa najbardziej jakby największego ryzyka, ale też właśnie pozwolenie, żeby to wnieść, ten strach, no bo oni są po prostu jakby, żeby nie udawać tego, że tego nie ma, tylko żeby pozwolić też na próbach jakby znaleźć przestrzeń na to, żeby to po prostu powiedzieć, nie? Żeby nagle faktycznie ten realny, moją obawę, moją bezsilność wprowadzić jest jakoś niesamowicie ważne, a z kolei właśnie tutaj ci młodzi, którzy dopiero startują jakby na tej energii po prostu są do skoku jakby gotowi, do różnego skoku i nagle są też zatrzymani, być może jakby dla każdego z nas też jakby to jest faktycznie jakieś takie doświadczenie, które trzeba przyjąć. I być może chodzi o to, że w teatrze, czyli w takiej, Basia ostatnio użyłaś podczas naszej rozmowy, w stadzie, czyli w jakimś grupowym działaniu jest łatwiej to po prostu przeżyć, bo też po prostu widzę, że my prowadząc próby w Teatrze 21, to często polega na tym, że my sobie mówimy, jak się czujemy, no nie? Jakby, że to jest takie przerzucanie tego doświadczenia, a jak u ciebie, a jak u ciebie, a jak u ciebie. Że być może to o to chodzi też, nie?
Ja bym chciała, bo tak patrzę na czas, słuchajcie, i na to nie jesteśmy umówieni, ale jest za 5. Ja bym się chciała zapytać was, jak wy sobie na dzisiaj, bo to każdego dnia się może zmieniać, ale jakbyście sobie zwizualizowali koronawirusa, to na dzisiaj kim on by był? Michał, tak się uśmiechasz. Bo tak zadałaś to pytanie, a przyszła mi taka refleksja, że to mógłby być taki król niewiedzy. A król niewiedzy, niewiedzy związanej z przyszłością. A my jako poddani tego króla, chcąc niewolnicy, a nie możemy poddać się tej jego niewiedzy. Bo ta niewiedza nas sparaliżuje. A żeby mógł zaistnieć przecież ten rytuał przejścia, o którym była mowa, to jakby musimy iść z energią. Uliana? Ta pierwsza refleksja to jest palący się drzewo. Takie pożerające, ogień, który pożera, tak, bo ja jestem w domu u mojej mamy i trochę tu zimno, to my musimy rozpalać w kaminku, więc to dla mnie taki też taki obraz ognia, który pożera dookoła różne rzeczy, które tam blisko są i jest niebezpieczne, bo akurat w Ukrainie, nie wiem czy wiecie, ale duży mamy pożarów. Bardzo mamy ciężką sytuację z Czarnobylu, więc troszkę może właśnie ten ogień. Asia? Ja mam problem z taką, z zobaczeniem tego, natomiast taka refleksja jest we mnie silna, że to jest to, co nieuchronne. Jeżeli nieuchronne ma jakąś postać, no to ja jej nie widzę, tylko czuję. Jest taki fragment w tym naszym scenariuszu, w którym pijemy za to, co nieuchronne, i to nam się bardziej kojarzyło z cywilizacją, z tym, że na pięknym polu pojawia się droga szybkiego ruchu i taka koniczyna, która jest jakby zakrętem, potężną jakąś taką kombinacją, supłem dróg, i przyjmujemy to, co jest nieuchronne, właśnie nie walczymy, może nie tyle, że się poddajemy, co budujemy w sobie taką siłę, która jest pewnym dystansem, żeby nie dać się przetrwać, wypić za to, spojrzeć na to krytycznie, ale nie bać się tego przyjąć jako coś, co jest silniejsze od nas. Dorota? Ja w sumie mam takie dwie rzeczy. Na początku mi się pojawiło, ponieważ no, wczoraj wprowadzono te maseczki, prawda, więc pojawiła mi się taka ręka, która mnie tak trzyma tutaj, i to było jakoś takie bardzo stalowe i takie bardzo mocne, i chwilę przy tym zostałam i zaczęłam troszeczkę tą dłoń sobie tak, można powiedzieć, rozwijać tą siłę tego trzymania. I potem mi się to zaczęło przekształcać i zobaczyłam bardziej, taką miałam bardziej wizję już wtedy takiego ratownika, który w tym pożarze, bo Uliana zaczęłaś mówić o pożarze, i zobaczyłam takiego ratownika, który zakłada maskę, żeby móc kogoś wyciągnąć z tego pożaru. Także mi się to trochę przekształciło w trakcie tej rozmowy. To pierwsze było straszne, mocne, a to drugie jest takie, no to też jest duże, tak, i przerażające trochę, ale to jest bardziej już w kierunku jakby zmiany. A propos tej maski, tak. Przepraszam. Ja tylko poczekajcie, tylko powiem otwarcie, że jeżeli macie jakieś pytania, osoby, które nas słuchają, to teraz możecie je wpisywać na czacie. Jeżeli takie są, to zapraszam do tego. Basiu? Ja tylko krótka taka jeszcze refleksja do tego, co Dorota powiedziała a propos maski. To dzisiaj czy wczoraj
wczoraj wyczytałam gdzieś, znajoma powiedziała, że, czyli dziś, bo to od dziś jest, nie, od wczoraj, przepraszam, że to kojarzy się z balem karnawałowym jej. A ja wczoraj, jak byłam na spacerze, takim dosyć długim i się mijaliśmy w tych maskach, to ja miałam wrażenie, że każdy, kto na mnie patrzy, to albo patrzy jakoś tak ze śmiechem, albo z jakąś kokieterią. Czyli z takim karnawałem jeszcze dodatkowo. To tylko tyle. Słuchajcie, jest pytanie od Justyny Wielgus, mojej przyjaciółki z Tatru 21, z którą razem pracujemy. I brzmi pytanie tak. Jak do tej pory temat przerwanego procesu zarówno w grupach amatorskich, jak i zawodowych stanowił tabu? Często odbierany był jako porażka, skandal, czyjaś wina. To faktycznie zawsze jest, kto był winny przerwania tego. Zastanawiam się, czy obecne zbiorowe, globalne doświadczenie przerwanego procesu nie stwarza szansy na odtabuizowanie tego tematu i podjęcie głębszego namysłu nad tym doświadczeniem, niezależnie od tego, czy w danym momencie dotyka nas epidemia, czy też nie. Generalnie to jest tak, jak powiem, Doroto, bardzo często faktycznie, znaczy ona się, większym echem odbijają się przerwane procesy w teatrach instytucjonalnych, kiedy pracują reżyserzy, artyści z aktorami, bo za tym idą o wiele większe pieniądze i jakaś odpowiedzialność, ale faktycznie jest to odbierane jako porażka i też za takim reżyserem bardzo często idzie zła jakaś historia, bo faktycznie są to procesy. Bo tak jak dla nas, pedagogów teatru, mamy wyrównane takie myślenie, tak staramy się, że proces teatralny jest równie ważny jak proces grupowy i naszą odpowiedzialnością jest trzymanie oka na te dwie rzeczy, zarówno na to, jak się rozwijają postaci, jak i na to, jak w ogóle ludzie się czują w tym procesie, jakie są konflikty, że po prostu dlatego ta praca wydaje się tak bardzo trudna, ponieważ nie mamy całego tych narzędzi, którymi dysponują aktorzy zawodowi. Ale faktycznie, jak myślisz, czy po prostu taka, to jest szansa w ogóle dla innego myślenia o porażce przerwanego procesu? Tak, to jest olbrzymia szansa, ale musimy też pamiętać o tym, że to jest ta część, zostało coś przerwane, co było dotychczasowe, bliskie naszej tożsamości. Mhm. Zaczyna się coś innego, tak, zatrzymujemy się na progu, w tym miejscu, tej granicy pomiędzy tymi dwoma światami i w takim miejscu przychodzą demony, przychodzi krytyk wewnętrzny, zewnętrzny, zaczynamy się oskarżać, mamy poczucie winy, jest chaos, nie wiemy co robić, zaczynamy czuć różne rzeczy. To jest bardzo trudne miejsce i bardzo trudny moment. Dlatego jakby budzenie tej świadomości, że można pracować z tym, jest bardzo ważne. Bo rzeczywiście możemy to użyć i spożytkować, to co się wydarza, czy w tej grupie, czy w trakcie tego przerwanego procesu. Możemy tą przerwę jakoś integrować, tak? Możemy użyć to do samego dalszego procesu, do tego budowania tego nowego świata, który jest przed nami. Ja myślę, że to jest taki moment, do którego my też nie zostaliśmy w ogóle przygotowani. Myślę sobie o nas też, o dorosłych, ale też my dlatego nie potrafimy przygotować naszych dzieci, czyli do momentu, gdzie coś się nagle przerywa, trochę jesteśmy nagle wyrzuceni poza dotychczasowe role i codzienność, czy to w procesie jakby teatralnym, ale też w takim prozwykłym, czy też jeżeli coś prowadzimy, myślę, że ludzie, którzy prowadzą długo swoje grupy teatralne, też wiedzą, że następuje pewien moment, gdzie nagle się te grupy rozsypują i my bardzo często też pozwalamy się temu rozsypać, często temu towarzyszą konflikty, złość na siebie, bo bardzo trudno jest nagle się jeszcze w tym napięciu spotkać i w ogóle porozmawiać tak naprawdę, co tak naprawdę się za tym kryje, jakie ważne potrzeby każdego z nas i co byśmy chcieli zmienić. I że to w ogóle, myślę, że często my nie wyobrażamy sobie, że coś może w ogóle się zmienić, znaczy zmienić swoją formę, w której też będziemy się czuć po prostu dobrze. Przyznam, że tutaj to jest jakieś też dla nas bardzo ważne, myślę teraz i w pracy. No, ja doświadczyłam tego w różnych właśnie zespołach, które pracują długo i jakby w Teatrze 21 w tym momencie, kiedy właśnie staramy się też to nowe jakby wprowadzić, ale też w naszym dziale pedagogiki teatru, żeby nie przerywać w momencie właśnie konfliktu, tylko wypuścić powietrze i spróbować się temu przyglądać, że nie wszystko się musi kończyć, co jest przerwane. Ja myślę, że tutaj ta rola lidera, czy reżysera, czy też rola starszyzny, to są bardzo ważne role we wszystkich procesach.
tych przerwanych procesach czasami po prostu możemy skorzystać z doświadczenia kogoś, kto już podobne rzeczy przeszedł, jest w pewnym sensie jakimś rodzajem starszyzny, która może nam poradzić i opowiedzieć już o tych wojnach, konfliktach, różnych trudnych rzeczach, które były kiedyś. I dlatego te starsze osoby, czy właśnie jakieś autorytety w różnych dziedzinach mogą nam tutaj pomóc, ale też rola lidera jest bardzo ważna. Lider to jest ten ktoś, kto działa, kto próbuje sobie, jakby, kto próbuje rozwiązać ten problem, więc praca nad sobą w tym miejscu, praca nad tą grupą, budzenie świadomości, co można z tym zrobić, jest bardzo ważne. Praca z konfliktem, jak konflikty rozwiązywać, jak poczuć się w konflikcie bardziej elastycznie, jak stawać za sobą, jak słuchać tego, co się wydarza w tym konflikcie, słuchać tych różnych spolaryzowanych stron. To jest bardzo ważne. Trzeba też pamiętać, że właśnie na tych progach rzeczywiście zdarzają nam się bardzo trudne rzeczy i czasami to jest miejsce, w którym bardzo stare jakieś historie z, nie wiem, z dzieciństwa, jakieś kompleksy z dzieciństwa zaczynają wypływać na powierzchnię, ponieważ jesteśmy ściśnięci, wiecie, w tych domach. W tych domach są nasi partnerzy, czasami dzieci, czasami przyjaciele, no nie wiem, dziadkowie czasami też są, tak? I my wszyscy w jednym miejscu tworzymy jakiś zbiór, w którym jest bardzo gorąco, w którym się te różne emocje kłębią i nam jest trudno wtedy rozwiązywać te różne sytuacje i dlatego jest taka intensyfikacja na tych progach. To się naprawdę, te wszystkie zjawiska się bardzo intensyfikują wtedy. Dlatego ta praca jakby nad świadomością, nad odkrywaniem znaczenia tego czegoś, co się wydarza tu i teraz. To jest bardzo ważne i myślę, że może być przydatne w rozwiązywaniu tych konfliktów, czy w rozwiązywaniu tych trudnych kwestii. Czy chcecie coś, Michał, Uliana, Basiu, coś teraz powiedzieć, bo jak nie, to ja mogę tu jeszcze spojrzeć w nasz czat. Ja tylko sobie pomyślałam tak tylko przez chwilę, że według mnie tak jest to i intuicyjne w zasadzie takie stwierdzenie, że dobrze być w takim momencie sobą, być naturalnym, dać sobie możliwość powiedzenia nie wiem. To, co Dorota powiedziała, nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałam, stać za sobą, być po swojej stronie. Też czytam to, co na czacie się pojawia, tam taka dyskusja się wywiązała instruktorów teatralnych i to bez koronawirusa każdy z nas się zetknął pewnie z tym, właśnie o czym Justyna powiedziałaś, że w grupie nagle pojawia się jakieś takie rozprzężenie w momencie, kiedy my byśmy oczekiwali spięcia, to tam jest zupełnie tak, jakiś luz. Mhm. I wtedy też warto po prostu być sobą. Też mi się to kojarzy z tą ostatnią rozmową, w której nie pamiętam kto powiedział, że po prostu warto uczciwie powiedzieć, właśnie być takim uczciwym, powiedzieć, wiecie co, ja też nie wiem w tej sytuacji. I wtedy może da się szansę komuś powiedzieć, zareagować. Tak. Czasami jest tak, że lider bywa bardzo samotny i czasami po prostu ma swoje jakieś trudne miejsce. I w grupie, jak jesteśmy razem, jak jesteśmy w jakiejś społeczności czy w jakimś zespole właśnie, to czasami ta rola lidera może być płynna. Ktoś, kto wie w tym momencie, może przejąć jakby tą rolę lidera i może wtedy wnieść coś, co może być takie, wiecie, przełomowe dla całej pracy, tak, dla całego procesu. Więc pozwólmy sobie być trochę bardziej autentyczni, pozwólmy sobie na stwarzanie przestrzeni na nasze uczucia i wyrażajmy je, ale też stawajmy za sobą, tak jak mówisz, Basia, i też wcześniej o tym mówiłam. Jednak pozwólmy sobie czasami na odnalezienie tej siły w sobie i czasami ten koronawirus może być właśnie przydatny po to, żeby móc jeszcze bardziej stanąć po tej stronie, która jest sprawcza, która coś robi, która przenika albo która mówi, że stop, prawda, zatrzymuje coś. Użyć tej siły w takim... No, Justyna, chciałaś coś powiedzieć? Tak,
Tak, bo ja wam jeszcze chciałabym przed zakończeniem, bo się uśmiecham do jednego tutaj stawianego pytania. Dobra, ale co jeśli to liderowi bardziej zależy niż grupie? I generalnie, bo się uśmiecham do tego, ponieważ reżyserzy, liderzy, pedagodzy teatru po prostu mają w sobie, jakby, znaczy czują tę odpowiedzialność, ale też im totalnie zależy na tym, żeby było jak najlepiej, żeby to wyciągnąć, żeby dopiąć, jakby, że czujesz, że to jest twoje pole odpowiedzialności za tę formę, za dramaturgię, za to, żeby to, no nawet podpisując umowy reżyserzy jakby w teatrach instytucjonalnych bardzo dobrze to wiedzą, bo mają bardzo konkretnie sprecyzowano to w umowie i wiedzą, jakie kary ich czekają, jeżeli tego nie zrobią. Jeżeli chodzi o ludzi pracujących z amatorami, generalnie tu sytuacja wygląda znacznie luźniej, aczkolwiek na wszystkich polach, ale to nie oznacza, że to są ludzie, którym mniej zależy. I chciałabym, bo nie odpowiem na wszystkie pytania, żeby powiedzieć, co w takim momencie, jeżeli mi zależy bardzo. Ja pozwolę sobie, a może mogę, Michał, dawaj, Dorota, a potem... To ja pierwsza. Od razu jakieś odpowiedź na to, więc to dlatego. Pozwolę sobie wejść teraz bardziej. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj rysują nam się jakby polaryzacja takich dwóch stanowisk. Jedno to jest takie, że mi zależy i chcę, żeby to było tak, a nie inaczej i absolutnie dbam o jakość i tak dalej, a po drugiej stronie mamy, no właśnie, tak jak działać grupy amatorskie, nie wszystkim w nich zależy, więc w takiej sytuacji trzeba po prostu procesować te dwie role. Trzeba zrobić proces grupowy. To jest jedno z narzędzi pracy, które być może też można używać właśnie w pracy takiej zespołowej, w zespołach teatralnych. Trzeba naprawdę zrobić proces grupowy, czyli trzeba skonfrontować ze sobą te dwa skrajne stanowiska i procesować to. Po jednej stronie się pojawi jakieś twarde stanowisko, jest po drugiej stronie odpowiedź na to, prawda? Tylko my nie pracujemy tylko werbalnie w takich sytuacjach, pracujemy z ciałem, patrzymy, co się wyłania, patrzymy, jakie figury się wyłaniają w tych stanowiskach. Patrzymy, jaki duch, jakby, jaki jest duch po jednej stronie, jaki jest duch po drugiej stronie. I zaczynamy wchodzić w to bardziej i zaczynamy tak troszeczkę podkręcać, amplifikować te postaci, które się tam pojawiają. I to się zaczyna po prostu bardzo głęboko procesować. I to nie o to chodzi, że ma być... Poczekaj, czyli czy w takim razie mówisz o tym, że wtedy trzeba tego, że ten lider należy do całej grupy, czyli on nie jest poza, czyli tylko w procesie grupowym on jest jednym z... Bo myślę, że to też jest ciekawe, bo klasycznie jakby to teatr jest bardzo umocowany, jakby wiesz, na hierarchii, na rolach i polach odpowiedzialności, a ty mówisz tutaj, że w takim momencie warto to pole otworzyć i tak naprawdę wszystkich postawić w kole, czyli tak naprawdę nikogo nie ma wyżej, ani niżej. W czasie procesów grupowych nawet facylitator, który prowadzi taki proces grupowy, czasami po prostu na moment zamienia się z jakimś uczestnikiem, który przejmuje rolę facylitatora. On jest bardziej świadomy tego, co się dzieje i to on w tym momencie staje się liderem, facylitatorem. Więc ta rola facylitatora na procesach grupowych jest bardzo płynna. I myślę, że warto... To, o co chodzi w tych procesach grupowych, to jest budzenie świadomości. To nie w tym rzecz, żeby rozwiązać. Rozwiązanie jest czasami pochodną tego procesu grupowego. To się po prostu wydarzy, ale czasami nie o to chodzi. Czasami bardziej chodzi o to, żeby zejść głęboko i zrozumieć, jakie tam stoją duchy, co tam jest pod spodem, pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. Bo czasami jest, wiecie, ten konflikt tak naprawdę jest w każdym z nas. Każdy człowiek ma podobne konflikty, także czasami mu się nie chce, a czasami mu się chce bardzo. I czasami projektujemy tą naszą część, która jest nieakceptowana przez naszą tą codzienną tożsamość, przez to wychowanie nasze, które pobraliśmy. Jakby nieświadomie czasem zdarza nam się to projektować na innych. Projekcja jest tak jak grawitacja, ona się po prostu dzieje w ludzkich grupach i zespołach. Ona po prostu jest. Więc czasami ta część, której się nie chce, jest projektowana na innych. Warto ją z siebie wyciągnąć.
patrzy, bo mamy minutę, ale powiedz, wyciągnąć i... Tak, i procesować, właśnie obstawić te role, te duchy, głęboko zejść i zrozumieć, co to za konflikt, do czego on nas prowadzi. Przepraszam, Michał, zabrałam ci też twój czas. Nie, spokojnie, ja tylko chciałem tylko tyle dodać, że z takiego ludzkiego, czystego doświadczenia liderowania czy reżyserowania, a to mówiąc liderowi zależy, to liderowi zależy chyba najbardziej na tej drugiej osobie, to znaczy na człowieku i na tym, żeby, użyję modnego słowa, zarazić go całą swoją miłością wobec projektu, nie? Który chcemy przedsięwziąć. Chciałabym w to wierzyć, że reżyserowi zawsze zależy najbardziej na człowieku, ale posłuchajcie, to prawda, to znaczy, że jeżeli otworzymy się po prostu na te osoby, z którymi pracujemy, no to po prostu stwarza się, znaczy to pole wartości jakby i ważności w projekcie bardzo szybko tak naprawdę, gdzieś się samo też ustawia. Ja bardzo, słuchajcie, Wam dziękuję, bo też myślę, że jakby w tych naszych rozmowach wyszło, że to coś, co się przerywa nagle, co dzieje się w procesie, czyli przed dojściem na szczyt gdzieś tam w naszej wyprawie, przed ocenieniem tego, czy to jest porażka, czy sukces, bo nie dotrzemy być może tam do tego celu, który gdzieś, w tym momencie, ale że właśnie zatrzymanie się w momencie przerwania, poczucie w ogóle, co się dzieje, rozejrzenie się, jakby w jakim momencie to się przerwało, porozmawianie o tym i nawet to, co napisała Justyna Wielgus, czyli, że to nie jest tabu, to znaczy, że być może jakąś więcej korzyści możemy mieć z tego, jak się dowiemy, dlaczego to się przerwało, znaczy z czym jesteśmy w danym momencie, nie? Jakby co byśmy chcieli, jakby że tutaj się kryje jakaś ogromna wartość tej pracy, gdzie też podczas seminarium ja usłyszałam taką wypowiedź, no jak to, nie będzie spektaklu, to po co ta cała praca? I być może jakby to doświadczenie tego, co powiedziałaś, Doroto, tej bezradności jakiejś, tego, że nagle się zatrzymaliśmy w połowie, ale żeśmy kawał drogi razem przeszli, że to jest jakieś bardzo istotne. Bardzo dziękuję wszystkim i w ogóle za połączenie tych dwóch perspektyw. Jakoś czuję, że jest temu bardzo blisko, jakoś wydaje mi się to bardzo inspirujące. I dziękuję osobom, które jakby też nas słuchały i towarzyszyły nam. Chcę przypomnieć, że za 15 minut, jak się nie rozłączycie, to będziecie mogli dalej porozmawiać w grupach mniejszych, czteroosobowych, w tak zwanych pokojach zoomowych. Ja chcę bardzo podziękować, bo to spotkanie też się odbyło w dużym wsparciu Marysi Babickiej z działu pedagogiki teatru, która super ogarnia wszystkie zoomowe technologie. Marysiu, bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy. I słuchajcie, za 15 minut macie szansę porozmawiać w małych zespołach, a ja wszystkim zaproszonym moim gościom i gościniom i Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że udało się porozmawiać. My też dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie i wszystkim dziękujemy. Dziękujemy. Pa, pa.